Szanowni Państwo, przeżywamy, jak wszyscy wiemy, dzisiaj niecodzienne wydarzenie, jakim jest uroczyste otwarcie pomnika Chrząszcza. Ten Chrząszcz to jest właśnie ten, którym Jan Brzeszcza rozsławił Szczebrzeszy na całą Polskę, a także poza jej granice. Jest ten pomnik zmaterializowanym utworem Brzeszy, który został wykonany w ramach projektu unijnego pod nazwą Kulturalną wizytą w Chrząszczowym Grodzie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Szczebrzeszy, Lublin ma swojego poziomu. Głuchowie wszystkich obdarowują statuetkami niedźwiedzia. W Kazimierzu rynku pilnuje pomnik psa, a w Szczebrzeszynie nikt nie ma wątpliwości. Cała Polska łamie sobie język na tym, że krzą. Już nie wspomnę tutaj o obcokrajowcach, jak sobie radzą z tym powiedzeniem. Najpiękniejszy prezent miastu zrobił oczywiście Jan Brzeszcza. To on był tym pomysłodawcą i autorem hasła, który rozsławia Szczebrzeszyn w całym świecie. Szanowni Państwo, powiem tak. W Szczecinie, w Lublinie już dawno mówiło się o tym pomniku. Z wielką radością przyjęłam zaproszenie na tę uroczystość, ale tak naprawdę wcale nie traktuję go z przymrużeniem oka. To jest wspaniały pomysł, kontynuowany. Początek dał Jan Brzeszcza. Dzisiaj są inni autorzy. I to jest najlepsza promocja, jaka może być tutaj w sercu Rozkocza Szczebrzeszy, która będzie symbolicznym odsłonięciem pomnika Chrząszcza.